A tak poza tym witam wszystkich, jestem Piotr i ludzie, w poprzednim odcinku właśnie przyszliśmy tutaj na Zaton po to, na Zaton po to, abyśmy właśnie tutaj sobie porozmawiali z Brodaczem i z Sową na temat tych wszystkich zadań, które mieliśmy do zrobienia, czyli z Sową sobie porozmawialiśmy na temat naszego nowego detektoru, którego mam w tej chwili, no i przy okazji byłem teraz na spacerku. Byłem teraz na spacerku, jeżeli chodzi o poszukiwanie artefaktów, no nie? Poszukiwanie artefaktów. Szukałem artefaktów dla żołnierza, czy żołnierza, chyba stalkera bodajże. Od naukowców, o tutaj to zadanie. Przynieść Garrierowi artefakty, tak, i szukałem tych artefaktów, no i powiem wam szczerze, że niestety misja się moja nie powiodła, bo artefaktów nie znalazłem tutaj na Zatonie. Poszukam ich jeszcze oczywiście też w okolicach fabryki Jupiter. No ale zobaczymy, może się uda, może się nie uda. Powiem wam, że dawno grałem w Stalkera. No i po prostu mogę się w tej chwili i troszkę pultać i również popełniać bardzo dużo błędów, bo naprawdę w tej chwili miesiąc... O Jezu, co to było? Widzieliście tamten rozprysk krwi? Nieźle. Powiem wam szczerze, że naprawdę właśnie bardzo, bardzo, bardzo dawno nagrywałem tego Stalkera, no i zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że mi się wszystko będzie dobrze nagrywać. Ja w tej chwili idę na Skadowsk po to, aby odłożyć sprzęt, który zebrałem. Mam tu trochę tego sprzętu, bo to właśnie... O, coś tu strzela. Mam tu trochę tego sprzętu, bo jednak go zdobyłem tutaj na zombiakach, i na stalkerach, na złodziejach, no na wszystkim. A więc powiem wam szczerze, że tak. O kurde, co to jest? A to są stalkerzy na szczęście. Dobra, oni mnie nie ruszą, mam nadzieję. Więc powiem wam tak, ja tutaj sobie idę na Zaton, spotkamy się pewnie w okolicy fabryki Jupiter, bo ja tutaj już żadnych na razie zadań nie mam w okolicy. Więc nie ma to najmniejszego sensu, żebym ja tu siedział, a więc spotkamy się w kolejnej lokacji. No więc do zobaczenia za chwilkę. Hej. Elo, 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 tak przy okazji przypomniało mi się, że zamawiałem sobie specjalny towar i był to jakiś karabin. No ale niestety nie poszczęściło się mi, bo dostałem G36K i to na dodatek zmodyfikowane, nie powiem, pukawka fajna, ale dla mnie kompletnie nieprzydatna, no bo... No niestety, przepraszam bardzo, ja nie korzystam z takiego typu broni, no i jak widać mam obsługę mierną, przez co ta broń będzie się niszczyć jak ja pierdzielę i nie wiem co. Może ją sprzedam chociaż raz za jakąś w miarę dobrą cenę. Dałem za nią cholerę dużo pieniędzy. Ale mam nadzieję, że gdy ją sprzedam, to chociaż część mi się... No nie zwróci mi się nic, 25... Może ktoś da więcej? Kto da więcej za tą broń? Ty dasz więcej? Chciałbym ją jednak sprzedać i tutaj poczekać w Zatonie, aż trafi mi się jakaś broń, która jest naprawdę porządna. Aha, ty to w ogóle mi za nią nic nie dasz. Jakieś fajne coś tam rzecz widziałem. Tylko z zasobnych artefakty. No i właśnie tak zrobię w tej chwili, że poczekam sobie po prostu na jakiegoś fajnego knypka, który będzie mi w stanie po prostu, że tak powiem, zapłacić za tą broń. I tak się zrobi. Tak się zrobi, w ogóle mogę skupywać o to i później sprzedawać u handlarza po 4 ruble więcej i hajs sobie zwracać w ten sposób. Dobra ludzie, a więc ja tutaj popoluję na lepsze okazje i widzimy się już w Jupiterze. A więc hej! Oki, oki, oki ludzie, a więc tak, przypomniało mi się właśnie, że miałem zamówienie, znaczy zamówiłem sobie broń u handlarza, no i fajnie, fajnie sobie tą broń zamówiłem, tylko że za pierwszym razem miałem niestety inną broń. Mogliście zobaczyć to w klipie poprzednim, który nagrałem. W tej chwili troszeczkę pokombinowałem i poczekałem sobie, znaczy poczekałem, no po prostu, kurde, farmiłem broń, aż mi wypadnie coś lepszego, chciałem grozę, ale w tej chwili trafiłem na takie coś, co się nazywa OC-14-1 Aburza 1
I powiem wam szczerze, że karabinek i tak jest fajny, bo po pierwsze jest lżejszy od mojego AKM-a AK-105. Co prawda korzysta z amunicji 762 FMJ. Trochę źle zrobiłem, bo ja tą amunicję miałem, ale ją sprzedałem, ale w tej chwili wezmę się za to i ją po prostu odkupię. Jak na razie będę miał dwie bronie przy sobie, ale po prostu zrobię taki myk, że po prostu broni do Akacza już nie będę kupywał. Będę sobie tylko kupywał broń, amunicję do właśnie burzy. I na pewno Sowa ma ten rodzaj amunicji, ma i to nawet całkiem sporo. Zobaczmy, tu mamy naboje 7,62 i to są przeciwpancerne, a mamy też naboje te FMJ, czyli to są normalne. W sumie to nie są jakieś tam specjalnie drogie, a więc mogę sobie kupić i tego jak na razie. I powiem wam, że w sumie Akacza to w tej chwili sprzedam. On mi jest już niepotrzebny, a więc ja po prostu zrobię tak. Zdejmę granatnik, zdejmę celownik, rozładuję go, wezmę handel i go sprzedam. Co prawda nie wiem, czy mogę do swojej burzy zainstalować celownik optyczny, a jeżeli się nie będzie dało go zamontować, no to trudno się mówi. Ej, widzę, że jednak cena o taka sama w sobie jest dosyć tania. A gdybym tak zamontował to i to, no i ile ty byś mi w tej chwili, brodaczu, dał za tą broń? Dokładnie tyle samo, a więc dobra, sprzedaję. Nie ma najmniejszego sensu trzymać tą broń, ani tym bardziej trzymać do niej amunicji. Mamy nową pukawkę, trzeba się z tego bardzo cieszyć, a więc w tej chwili będę sobie leciał będę sobie leciał na Jupiter, bo tak, bo trzeba. Kupię sobie też trochę amunicji kulowej, bo się przyda i breneki, znaczy to jest śród i breneka. Breneki akurat dużo nie muszę kupywać, bo jej akurat mam sporo. Żarcia nie potrzebuję, moja postać jest najedzona, a więc ludziska, ja w tej chwili będę się z wami żegnał. I lecę sobie na Jupiter. Tak dobrze mówię? Jupiter. O Jezu, nie to klikłem. Na Jupiter. Czy ja dobrze mówię? Jupiter, no do Janowa, bo to okolice fabryki Jupiter bodajże. Dobra, lecę, do zobaczenia za chwileczkę. Okej, i powiem wam, że mamy tutaj bardzo fajną, ciekawą sytuację, ponieważ jakiś stalker w tej chwili, stalker, który się nazywa Seung, wmawia mi, że ta broń jest kradziona i że mu ją skradziono. I właśnie sobie w tej chwili z nim porozmawiałem. Porozmawiajmy sobie ją. Nie wiem, o czym ty mówisz. Dopiero ją kupiłem. Nie wiem, jak i gdzie wpadło to w twoje brudne łapska, ale jeśli nie chcesz mnie wkurzyć, to lepiej oddaj mi pukawkę i rozstańmy się w pokoju. Jesteś pewny, że to twoja broń? No pewnie. Niewiele ich w zonie, a ta jest z pewnością moja. Poznaję ją. Ale mi się wydaje, że to nie jest twoja broń. Że co, ja pomyliłem? Pomyśl dwa razy, zanim coś powiesz, wieśniaku. O nie, star. Nie strasz mnie, bo każdy mnie tu poprze. Oddawaj kiwerę i będzie kwita, łapiesz? Może nawet będę miły i nikomu o tym nie powiem. Że co? Nie pomyślałeś. Aha, pak, pechowo się musiałeś pomylić. Ty się musiałeś pomylić. Ja ci chyba naprawdę zaraz odstrzelę tą łepetynę. Za to, że się pomyliłeś. Czy coś dostałem w związku z tym? Nie, chyba nie. No dobra. To sytuacja była całkiem ciekawa i nietypowa, a my w tej chwili lecimy dalej, chociaż wydaje mi się, że jakaś zasadzka będzie na mnie zasadzona, ale zobaczymy później. Zobaczymy później. Haha, i znalazł się winny, a więc sobie tak właśnie jeszcze po rozmowie z Senkiem postanowiłem porozmawiać z handlarzem i właśnie powiedziałem mu, że mi sprzedał kradzionego gnata. Tu macie ten piękny tekst. On tam oczywiście powiedział, że nie handluje, on jest dobrym, uczciwym, bla bla bla, ale tu powiedziałem, że trafiłem mu właśnie na kolesia i ten koleś nazywa się Senk. I w tej chwili mam zadanie, aby tego porozmawiać z Senkiem i ustawić go do pionu, bo chłopaczyna coś kombinuje, więc no idziemy mu naklepać, bo gościu to tak przesadza trochę.
Trochę gość przesadza. Dowiedz się, gdzie zniknął Sęk! Gdzie jest Sęk? Słuchaj, mam sprawę. Okej, okay, dobra. No proszę, widzę, że tutaj nam się ciekawe zadanie właśnie rozkręciło. Szukam Sęka. Ostatnio widzieliśmy go, jak wychodzi z baru. Ile dobrze słyszałem rozmowy przy stole, to poszedł do dźwigów portowych. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, więc widzę, że będzie zaraz niezła burda. Tak mi się przynajmniej wydaje. Idziemy do właśnie... No, tam gdzie jest Sęk, czyli do dźwigów portowych, wyposażymy się w moją świeżutką burzę. Co prawda mam trochę za dużo rzeczy przy sobie, ale już, a co tam niech będzie. A co tam niech będzie, niech mi się te rzeczy tutaj już nie będę się wracał do Skadowska i zostawiał to w skrzynce. Nie ma sensu. Dojdę tam, zaraz zobaczymy, co tu się ogólnie dzieje i co tam się dzieje właśnie. Jestem ciekawy. No widzę jakiegoś gościa, który sobie stoi tam ładnie, pięknie. I widzę nawet dwóch gości, trzech. Kurwa, tam jest cały skład tych debili. Zaraz się pewnie okaże, że będą do mnie sadzić jak do królika. Ale nic, ja mam się czym obronić, a więc zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Jak na razie do mnie nie strzelają, nie wiem, albo im się algorytm jeszcze nie czytał, albo nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno już wiem, że będę musiał ich wszystkich zabić po rozmowie z Sękiem. Tylko gdzie pan Sęk jest? Pan Sęk jest gdzieś tu. No i dobra, i na co mam czekać, co? No na co mam czekać? Ale ze mną się nagadałeś? No mega gościu, mega, no. Co tam idzie? Pewnie mutanciory jakieś zaraz tu przyjdą. Dziwne dźwięki słyszę. Co tutaj przyjdzie? No i na co się tak wkurzyliście, debile? Chciałem sobie z wami po prostu na legalu, na spokojnie porozmawiać. Fuck! Aha, już widzę, dobra. Jezu, nie miałeś kiedy do mnie porozmawiać? No dobra, znałem Sęka. Przekazał mi, że przynosicie trochę łupów? Dobra, jeden gościu załatwiony. Drugi załatwiony, szybkie leki. Mam nadzieję, że tu mnie nie obejdą jakoś strasznie. Stamt na dole nikt do mnie na szczęście nie strzela. Dobra, trochę się podleczyłem. Szukamy debili, którzy strzelają. Aj, 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 aj. Fuck you, wiecie co? Fuck you. Jeszcze jeden bandaż. No i mnie zabił. No dobra. Ale przynajmniej powiem wam, że tutaj jak byłem w tej pozycji, to jeden taki plus był tego wszystkiego, że... O kurwa, coś zrzuciłem. Dobra, nieważne. Jeden plus był tego taki dobry, że po prostu miałem całkiem niezłe miejsce, żeby się przed nimi osłaniać, bo tam jakby mnie dorwali na otwartej tej przestrzeni, to... Pożal się Boże. No ale zobaczymy, jak mi pójdzie za drugim razem. Przynajmniej już wiemy, czego chcą i ten Sęk naprawdę kręci jak porąbany. Kurde, ja bym chciał, czekajcie, tam jest ten jeden gościu, więc jak ja ich zdenerwuję, to szybko będę musiał zbiec tu na dół. A jak powiem, że go nie znam? Nie ma mowy. Nie. Okej. Okay. Okej, okay. A teraz...
trzeba uważać. Dobra, jeden padł. Drugi padł. Przestawię sobie broń w inny tryb strzału, jeżeli mogę to zrobić. I trójka, trójeczka, dobra. Dwóch jeszcze jest gości nade mną. Albo i trzech nawet. Zaraz się okaże. Okej, jeszcze jeden jest za mną. Dobra, już go nie ma. I jeszcze ten... bandzior. Dobra, jeszcze jeden chyba tu musi być, bo... nie widzę, żeby miał żadnej aktualizacji w zadaniu. Ale jak na razie nic do mnie nie strzela, więc jest spoczko. Spoczko. Ja tu sobie podejdę, pozbieram z nich lota, bo... powiem wam, że trzeba zbierać z nich lota. Zresztą dziwne by było, jakbym nie zmieniał. Nie zbierał. Okej, pewnie ten bandzior, który się do mnie odezwał i pytał się u mnie, czy nie znam przypadkiem Senka, pewnie ma jakieś informacje na ten temat. Pewnie je znajdę w jego zwłokach. Tam jest jakiś człowiek, czy mi się wydawało? Chyba mi się... nie! Ewidentnie coś skądś do mnie strzela. Tylko teraz pytanie, skąd i gdzie? Wow, fajne bronie macie. Jeszcze jedne zwłoki do przeszukania i mogę się stąd wycofywać. Dobra, spierdzielamy stąd. No trochę tego łupu mamy. Co mam teraz? Gdzie mam pójść? Bo znalazłem bodajże jakieś PDA. Zaraz zobaczymy, co mam zrobić. Statystyki misji. Dziennik misji. Znajdź reputacja, znajdź Sęka. Dostałem jakieś PDA. Co my tu mamy? PDA nie. Blabadyt, ostatnia wiadomość mi, złap tego gnoja Sęka i przyprowadź go do mnie. Musimy sobie poważnie porozmawiać. Nie obchodzi mnie, gdzie on jest znajdził. Jeśli będzie się zestawiał, daj mu nauczkę sułtan. Czyli pewnie mam porozmawiać ze sułtanem w tej chwili. Sułtan może cokolwiek wiedzieć na ten temat. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, idziemy tam. Idziemy tam, daleko nie jest. Popatrzycie sobie, jak idę takim spacerkiem wolniutkim. Dawno nie było takiego odcinka, w którym nagrałem praktycznie cały tak za jednym zamachem praktycznie, więc... teraz będzie chociaż w tym filmie mniej takich cięć. Więc się przejdziemy. Porozmawiamy z panem sułtanem. Pan sułtan pewnie coś wie. Jak nie sułtan, no to zwrócimy się do Sowy. Może Sowa będzie coś wiedział na temat Senka. Zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, że się właśnie wróciłem, bo tak szczerze to już byłem tam właśnie przy tych dźwigach portowych. I tak sobie pomyślałem, ale w sumie dobrym pomysłem jest, aby sobie jednak zobaczyć, czy nie wiem, pan Sęk, handlarz coś nie wie na temat pana Sęka i co się w ogóle stało, że mi miał niby sprzedać kradzioną broń. No i bardzo dobrze zrobiłem, bo mamy tu całkiem spoko ciekawe zadanie. Teraz sobie podejdźmy. Panie sułtanie. Aha, dobra, ty, panie, nie jesteś mi w stanie nic powiedzieć. Ty też nie, a może już zaliczyłem to zadanie? Nie, niemożliwe. Nie. Nie. Mam reputację znajdź Sęka. Ha, chyba że ja teraz mam go sam znaleźć. To już będzie bardzo ciekawe. Bardzo to będzie ciekawe. Pójdziemy jeszcze sobie do Sowy. Może Sowę zainteresują te informacje. Myślę, że możecie to zatykowić. PDA jednego z ludzi sułtana. 3790 pasi. No dobra, masz. I tak mi to nie jest do niczego potrzebne. Okej, ludzie, a więc dobra, ja to sobie w takim razie pohandluję ze wszystkimi. Ponaprawiam swój sprzęt i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczymy się w innej lokacji. A nawet zobaczymy się w kolejnym odcinku, bo ten odcinek tak naprawdę już się powinien skończyć, a więc dzięki, ludziska, za oglądanie, za uwagę. Mam nadzieję, że film się wam podobał.
Mam nadzieję, że czekacie z niecierpliwością na kolejne odcinki, a więc jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!